Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Słuchajcie, jakiś czas temu, a dokładnie już 5 miesięcy temu, zrobiłem wam poradnik odnośnie własnej taktyki w scenerii bardzo podobnej do tej, którą prezentuję wam dzisiaj. Tamten poradnik obejrzało bardzo dużo osób na przestrzeni różnych miesięcy, na przestrzeni różnych tygodni, no ale niestety, tak jak to z FIFA bywa, wprowadzane są nowe aktualizacje, wprowadzone są nowe łatki do gry, dlatego nie zawsze tamta taktyka jest, nie zawsze po prostu filmy, które są starsze, są odpowiednie do tego, co dzieje się na ten moment w FIFA. Dlatego, żeby sprostować wszelkie niedomówienia, żeby pokazać wam, jak w tym momencie najlepiej jest moim zdaniem ustawiać swój skład, prezentuję wam dzisiejszy odcinek. Odcinek ten powstał na podstawie opinii różnych osób, nie tylko mojej, aczkolwiek będę tutaj przede wszystkim mówił o tym, co mi się wydaje. Sprawdzałem również własne taktyki czołowych graczy zagranicznych, sprawdzałem taktyki Krasiego, Borasa, Gorilli, hashtag Harego, no to po prostu tam, gdzie się mogłem dokopać do tego, to patrzyłem, no i będę wam tłumaczył, dlaczego dane statystyki powinny wyglądać tak, a nie inaczej. Ostatnia sprawa, jak widzicie, ja to robię na przykładzie szybkich meczów, akurat tutaj wziąłem reprezentację Polski. Jeżeli chodzi o to, jak to wygląda FIFA Ultimate Team, to jest dokładnie wszystko to samo, tylko jak widzicie, w tym momencie macie na ekranie, gdzieś to wam zaznaczę, pokazanie na przykład tempo akcji wolne, a w Ultimate Team są tylko i wyłącznie te kolumienki, nie ma pokazania tego przechodzenia z wolne na szybkie. Dlatego też, jeżeli to sobie chcecie sprawdzić, no to musicie wejść w szybkie mecze. No ale co, teraz możemy wreszcie już przechodzić do własnej taktyki. Zaczynamy od tempa konstruowania akcji. Słuchajcie, każdy powinien taktykę dobierać pod siebie, jednak w tej FIFA najbardziej OP jest po prostu szybkie konstruowanie akcji, jak w wielu poprzednich FIFA-ch. Ja proponuję to ustawić na około 80. To jest szybkie konstruowanie akcji. To sprawia, że nie musicie nastawiać gry z kontry, co troszeczkę zmienia to wszystko. Zmienia tę tabelkę tak jakby. Tempo konstruowania akcji ustawione na 80 sprawia, że wasi zawodnicy bardzo szybko wychodzą do kontry. No i przede wszystkim napastnicy się całkiem nieźle ustawiają. Jeżeli chodzi o długość podań, bo to właśnie wyraża ta pierwsza statystyka podania, no to myślę, że tutaj najlepiej po prostu ustawić 50. Ja w swoim składzie lubię też czasami grać na ustawieniu troszeczkę większym, tak 65-70, ponieważ lubię dawać długie piłki na napastników, którzy będą bardzo szybko wybiegać za plecy obrońców. Natomiast generalnie polecam tutaj jak najbardziej mieszane podania, aby zaskakiwać waszych rywali, jeżeli nie macie składu nastawionego tylko i wyłącznie na przykład na jeden styl gry. Ja jeżeli potrzebuję zmienić troszeczkę mój styl w meczu, to po prostu te wszystkie suwaki troszeczkę zmieniam, nastawiam właśnie chociażby podania na 50, no i wtedy po prostu troszeczkę zmieniam swój styl gry. Ale jeżeli nie chcecie robić tego w trakcie meczu, jeżeli chcecie mieć taktykę dobraną przed meczem, no to polecam wam tutaj 50. Pierwsza zmiana, ustawianie się jak najbardziej zorganizowane. Na samym początku gry, nawet jeżeli mieliście czy dobre, czy słabe składy, bo wiem, że tutaj są różne opinie na ten temat, to swobodna gra, swobodne ustawianie się było bardzo OP, ponieważ ci zawodnicy nieźle się mieszali, fajnie dzięki temu wychodzili na pozycję, no i przede wszystkim skrzydłowi bardzo dobrze podłączali się wtedy do akcji. Teraz niestety to ustawianie się swobodne bardzo często jest przyczyną tego, że jakiś zawodnik z tyłu pola zmienia się z zawodnikiem z przodu pola, ale to nie jest jeszcze najgorsze. Osobiście mnie najbardziej razi tutaj w swobodnym ustawianiu się, zarówno tutaj, jak i przy stwarzaniu szans, bo przy stwarzaniu szans za chwilkę to dokładniej opiszę, że jeżeli wracam na przykład i kontroluję, załóżmy, Cristiano Ronaldo, grając, załóżmy, Realem Madryt, wracam się tym Cristiano Ronaldo i przejmuję piłkę w środku pola, to na napadzie zostaje Modric. On się w tym momencie nie wraca równorzędnie z Ronaldo, a na początku samym FIFA takich problemów nie było, dlatego też tutaj zmieniamy jednak ustawianie się na zorganizowane. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o podania, to wszystko zależy od umiejętności waszych podających, bo jak widzicie, tutaj jest podania bezpieczne, normalne albo ryzykowne. Ja osobiście ustawiam to dosyć wysoko, na około tak 70-75. Polecam wam również to zrobić, ponieważ wasi zawodnicy wtedy tak bardziej na linii palonego starają się ustawiać w takich pozycjach, że jeżeli to podanie faktycznie dojdzie, to macie troszeczkę lepszą sytuację do oddania strzału, do stworzenia groźnej akcji. Ale jeżeli nie czujecie się jeszcze w FIFA, jeżeli jesteście troszkę bardziej początkującymi zawodnikami, no to tutaj również możecie ten suwak troszeczkę przekręcić w lewo i ustawić gdzieś na przykład na 55, na 60, ale tak jak mówię, ja osobiście polecam 70, dlatego też ta 70 tu zostaje. Dośrodkowania. To jest coś, co stwarza bardzo dużo kontrowersji, ponieważ dużo osób twierdzi, że dośrodkowania, znaczy inaczej, dużo osób kojarzy dośrodkowania z tym, że biegniecie skrzydłem, dośrodkowujecie na wysokiego napastnika, strzelacie w bramkę z główki.
to nie do końca jest prawda. Dośrodkowania przede wszystkim w FIFA 17 są bardzo overpowered, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy robicie to po ziemi. To znaczy tylko i wyłącznie, no, oczywiście dopracowanie dobrego dośrodkowania na główkę również może być niezłe, ale dośrodkowania mocną piłką po ziemi są bardzo dobre w tej FIFA i to również jest pokazane w tej statystyce dośrodkowania. Ta statystyka pokazuje wam, jak ustawiają się wasi przede wszystkim napastnicy w polu karnym w tym momencie, jeżeli macie po prostu szansę na dośrodkowanie ze skrzydła. Dlatego też tutaj polecam ustawić sobie 50, nie zaniżać tej statystyki, bo wtedy wasi zawodnicy w polu karnym nie będą szli na dośrodkowanie, będą się generalnie źle ustawiać, jeżeli wy będziecie mieli piłkę na skrzydle, więc ta 50 tutaj na pewno wam nie popsuje szyków w dobrej grze. Jeżeli chodzi o strzelanie, tutaj podglądam na moją ściągę, bo jeżeli chodzi o strzelanie, ja osobiście nie czuję żadnej różnicy. Nieważne, czy nastawię na 100, czy chyba można 100, prawda? Mi się wydaje, tak jest. Nieważne, czy nastawię na 100, czy nastawię na 1, tak samo mi zawodnicy strzelają. Ja osobiście polecam to mieć na przykład tak gdzieś na 60, na 50, a nawet ustawmy sobie tą 50. Osobiście, tak jak mówię, nie czuję żadnej różnicy w częstości oddawania strzału, bo nie ukrywajmy, to ja kontroluję moich zawodników i to ja im mówię, kiedy mają strzelić, a kiedy nie. Co do ustawiania się na boisku, raczej, no tak jak mówię, no, nie czuję tutaj jakiejś wielkiej różnicy. Lecimy dalej, ustawianie się i teraz to jest to, co denerwuje w inny sposób, bo o ile to ustawianie się przy konstruowaniu akcji, to było to, o czym mówiłem, czyli o tym, że na przykład wracając Ronaldo na pozycję środkowego pomocnika, Modric zostaje z przodu, o tyle tutaj stwarzanie szans, ten Modric wybiega do samego przodu do Ronaldo, nie kontrolując troszeczkę tej linii. Ja bardzo długo grałem na swobodnym, ja Mistrzostwa Polski też dalej grałem na swobodnym ustawianiu się tutaj, na swobodnym tak jakby stwarzaniu szans, ale niestety muszę z przykrością przyznać, że tutaj osobiście myliłem się i zdecydowanie lepiej gra się na zorganizowanym, bo nie ma tego problemu, jeżeli chodzi o składy. Jeżeli macie naprawdę skład, który no, albo jest on bardzo słaby, czyli każdy zawodnik na każdej pozycji jest bardzo średnim graczem i nie zależy wam na tym, żeby środkowy pomocnik na przykład nie był na napadzie, no to możecie użyć swobodnego i będzie łatwiej wam zaskoczyć rywala. Natomiast jeżeli macie już takie składy średnie i na przykład macie gdzieś na boisku w środku pola Maticia, macie Kante, macie teraz ciężko Fellainiego, aczkolwiek to już jest Casemiro na przykład, no to wtedy tutaj to swobodne raczej nie zadziała dobrze, bo po prostu ten defensywny pomocnik, ten zawodnik bardziej od zadań defensywnych będzie wybiegał troszeczkę do przodu. Może to nie będzie tak, że będzie grał na napadzie, bo tutaj z tym bym raczej za mocno nie handlował, ale po prostu będzie wybiegał tak na ofensywną pomoc, tak pod pole karne przeciwnika. Ja osobiście wolę mieć go gdzieś z tyłu. Lecimy dalej, pressing. No i to jest bardzo zależne od waszego stylu gry. Według mnie w tej FIFA bardzo opłaca się czekać na rywala, ale mimo wszystko nie daję tutaj pressingu, jak widzicie, niskiego, tylko wrzucam go na troszeczkę wyższy poziom, na poziom teoretycznie normalny, ale poniżej 50. Dzięki temu wasza obrona tak mocno nie biega do przodu, a presować zawsze możecie waszą pomocą, zawsze możecie zmieniać odpowiednio zawodnika. Dlatego też, żeby to wyrównać, żeby wyrównać ten pressing, to osobiście polecam dać agresję troszeczkę wyżej, gdzieś na, no może nie 70, ale tak 65. Dzięki temu ta pomoc będzie bardziej presowała. Czyli widzicie, dzięki temu obrona zostaje z tyłu, pomoc mocno presuje, no i dzięki temu wszystkiemu po prostu sprawiacie, że wasza obrona jest całkiem skonsolidowana. No i teraz rozstawienie, to jest jedyna rzecz, która tutaj jest zależna tylko i wyłącznie od tego, jaki skład tak naprawdę macie, bo reszta to generalnie od stylu gry może być zależna, ale tutaj rozstawienie to jest typowo wasz skład. Jeżeli macie skład ze skrzydłami, no to osobiście uważam, że rozstawienie tak na poziomie 40-45 będzie najlepsze, bo wtedy te skrzydła troszeczkę zejdą do środka, aż tak szeroko nie będą grały. No ale jeżeli macie skład już dosyć wąski, czyli na przykład 4-1-2-1-2 wersja druga, no to na około 50-55. Nie, 55 raczej nie, na 50 wtedy to zostawiacie, no i ta formacja dalej wygląda tak, jak wygląda. Ogólnie to jest bardzo zależne już od waszego stylu gry, tak jak już mówiłem wielokrotnie, ta cała taktyka jest dostosowana pod mój styl gry i moim zdaniem ta taktyka jest
tak zrobiona, żeby po prostu łatwiej grało się w FIFA i wpasowuje się troszeczkę w silnik gry. Ale jeżeli macie jakikolwiek inny styl gry od mojego, jeżeli na przykład lubicie bardzo mocno presować w obronie i nie przeszkadza wam to, że wasza obrona gra gdzieś przy linii połowy boiska, no to ten pressing jasne, że możecie ustawić wyżej. To jest coś, co ja wam polecam i uważam to za dobrą statystykę pod mój styl gry, uważam to również pod taki uniwersalny styl gry za dobrą taktykę, ale każdy powinien to ustawiać pod siebie, dlatego tłumaczę wam, który suwak za co jest odpowiedzialny. No i linia obrony, ja osobiście uważam, że cofnięta to jest po prostu obowiązek. Nie rozumiem ludzi, którzy lubią grać wysuniętą, ale tacy też się zdarzają, a FIFA to jest po prostu gra różnych osób, gra różnych taktyk i no po prostu sprytni wygrywają. Możecie zagrać parę meczów na cofniętej, parę meczów na wysuniętej i sami stwierdzić, co tak naprawdę wolicie. Myślę, że tutaj nie trzeba tłumaczyć, za co ta akurat, no jak to nazwać, strzałka odpowiada. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podoba. Jak widzicie, ta taktyka troszeczkę różni się od tego, co pokazywałem wam 5 miesięcy temu, natomiast uważam, że jest zdecydowanie lepsza na ten moment w FIFA. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, jeżeli chcecie również nowy materiał odnośnie wytycznych, to zostawcie mi znać po prostu, zostawiając komentarz na dole, łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi materiałami, zapraszam bardzo serdecznie do subskrybowania kanału, do kliknięcia dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. No a ja już mogę się z wami powoli żegnać. Trzymajcie się, na razie i piona.